robię filmik o FIFA wreszcie. Po tym jak pojawił się tylko w jednym z moich filmików, w którym po prostu pokazywał screenshoty, które miałem na telefonie FIFA, wreszcie pogadałam o nim, ponieważ wtedy nie wiedziałem, co z nim zrobić, ale teraz pooglądałem trochę jego kontentu i już chyba wiem, o co chodzi. Więc FIFA. Poznałem go przez Lispay Animations, który mi go polecił na YouTubie czy coś i zrobił kilka memów ze mną i z FIFA-em. FIFA po poznaniu mnie zrobił film WOMO w szkole Michała. W szkole Baldiego. Uważam, że jest jego najlepszym filmem. Totalnie nie mam bajasu. Totalnie nie mam. Ale powód, dla którego uważam, że to jest jego najlepszy film, jest z tego powodu, że reszta jego filmów to po prostu memy animacji. A jeśli jakiś jego mem nie jest memem, to jest zwykle przeróbka. Naprawdę większość filmów z ich obu kanałach możesz zamienić miejscami i wyglądają, jakby były z tego samego kanału. Wygląda na to, że FIFA usunął swoje filmy i Lisplay nie ma pojęcia, jak do tego doszło, więc na razie to jest tajemnica. Więc teraz FIFA usunął swoje filmy i gdyby nie usunął, to dałbym mocne 6 na 10 FIFA-owi przez brak oryginalności, ale przez to, że usunął swoje filmy, nie mam co oceniać.